Dzisiejszy odcinek jest dla tych, którzy nie lubią gotować z przepisów. Zapraszam Was serdecznie. Oszonty. Musicie poznać jak najwięcej smaków, czyli po prostu musicie dużo jeść. Nie bać się próbować nowych smaków, bo to Was właśnie rozwija i poszerza Waszą wiedzę kulinarną i wszelkie możliwości. I to jest najważniejszy aspekt, a reszta to już po prostu pójdzie. Musicie zacząć patrzeć kreatywnie na jedzenie, na przykład co z takiej cebuli zrobić i znać różne techniki kulinarne, że na przykład taka podsmażona cebula ma inny aromat niż taka gotowana. No i najważniejsze to gotować z miłością, robić to, na co macie naprawdę mega ochotę i nie bać się próbować. Czasem może nie wyjść, nie zrażajcie się tym. Mi też czasami nie wychodzi. Ale dzisiaj wyjdzie. No i dobra, ja mam dzisiaj troszeczkę ochotę na takie smaczki grecko-arabskie i użyję do tego bakłażana, którego muszę opiec, ale z racji, że no nie mam grilla, no to zrobię to na kuchence gazowej. Za pomocą gazu. To mamy bakłażana, do tego oczywiście czosnek, który wzbogaci aromaty, bo czosnek taki zawsze jest. Cebulka, tu jak widzicie jest jej sporo, bo właśnie tego typu kuchnie bardzo lubią cebulę. Oczywiście nie obędzie się również bez chili, bo ja sam lubię ostre. I tutaj mam papryczki. To, że one są takie lekko pomarszczone, to nic. One są nadal bardzo dobre, dlatego wykorzystujmy też te warzywa, owoce, które gorzej wyglądają, ale nadal dobrze smakują. I marchew, bo podróżując po Maroko, widzieliśmy, że marchwi idzie tam mnóstwo. Teraz muszę to tylko posiekać. Dlatego zacznę od cebuli. Jak widzicie, tą cebulę kroję na nierówne części, ale nie przypadkowo, bo wpłynie to na to, że ta drobna delikatnie się rozpadnie i zagęści naszą zupkę, a ta gruba będzie po prostu swobodnie sobie pływała i dekorowała. Cebulę mam, to teraz papryka. To jest słodka papryka, odkrawam tylko tą część. Jak są tutaj takie malutkie nasionka, to nawet nie trzeba ich wybierać. Ja po prostu ją kroję w całości. Te nasionka są wielkości nasion chili, które też zostawię, więc nie będą w żadnym wypadku one przeszkadzały. Do ostrości dodaję chili, którą siekam. I marchew, którą przekroję sobie na pół. Czosnku jeszcze nie siekam, bo muszę to wszystko podsmażyć, a on by mi się spalił. I do garnka wlewam oliwę z oliwek i użyję również pomidorów suszonych z oleju. I tego oleju troszeczkę też tu dolewam. Jak najbardziej korzystajcie z takich dodatków też w swojej kuchni. Ok, i po kolei wszystko wrzucam. I zabieram się za krojenie bakłażana. Tą dupkę nie potrzebuję. Przecinam go na pół. Tu jak widzicie jest taki lekko sinawy, bo zostało on opalane na palniku. Jeśli by było to robione na grillu, to on by był taki tutaj cały, bo ta temperatura bardziej by się rozchodziła. Ale tak też jest ok. Tej skóry jak widzieliście w ogóle nie ściągam, bo ona ma dużo takiego dymnego posmaku, który mi doda również bardzo dużo do tego dania. I teraz mniej więcej w taką kostkę trzeba to będzie pokroić. Oczywiście możecie robić tak jak Wam się podoba, może zostać w takich paskach. Ta kostka może być większa, mniejsza, ja tak właśnie zrobię. Nie staram się jakoś, żeby ona też również idealnie jakoś wyglądała jak kostka. Po prostu to jest takie rustykalne, w stylu street foodowym danie. Użyję tych właśnie wspomnianych wcześniej pomidorków suszonych z zalewy w oliwie. I takie cztery sobie posiekam razem z tą oliwą.
Właśnie dlatego nie dodaję najpierw tego bakłażana do garnka, żeby się smażył już, tylko tą oliwę będę musiał wytrzeć z tej deski właśnie tym bakłażanem, bo nic nie może się zmarnować. I w tym momencie mogę podkręcić ogień. Czosnek siekam na takie slajsy. Tu jak widzicie zaczęło robić się wszystko już ładne, rumiane. No to dodaję czosnek. Ja w tym daniu chciałbym więcej pomidorów, więc dodaję przecier pomidorowy. Nie mam akurat pulpy pomidorowej, ani z świeżych pomidorów, czy z puszki. To takie będą musiały w zupełności wystarczyć. Ja przecier pomidorowy trzymam przykrywając go olejem. Dzięki temu trzyma dłużej świeżość. Taka ciekawostka. Mam tutaj wędzoną paprykę, którą dodaję. To jest słodka wędzona papryka. Kupując ją musicie zwrócić uwagę, żeby nie była taka gorzka sztuczna, bo często są z tych takich pseudotopowych marek. Jest po prostu niedobra. Trzeba wyszukać swoją ulubioną. I dodaję odrobinę kminu rzymskiego. Soli, troszkę kolendry i cukru. Potrzebowałbym tutaj jeszcze coś kwaśnego, dlatego dodam ocet, który jest zalewą do papryki w occie. No i wlewam taki ocet. Takie używanie też takich zalew, czy właśnie po jakichś ogórkach konserwowych, czy coś, to one są nasączone właśnie tym aromatem z tych warzyw i to jest dodatkowa jakby wasza przyprawa. Więc tu śmiało też możecie to używać. No i okej, jak już jest taki ładny kolorek, ten przecier delikatnie już się podsmażył, no to zalewam to wszystko wodą. Tak troszeczkę ponad stan przykrycia warzyw. Teraz nadchodzi pytanie, w przypadku zup, jak takie zupy długo gotować? Średnio na zupy tak starsza 30-40 minut, oczywiście jeśli to są jakieś wywary, no to gdzieś 3 godzinki, czasem 4 na jakieś fajne sosy z 5. Ale jak to są takie zwykłe zupy, no to 40 minut będzie ok. Chyba, że to są kremy, no to nawet 20 i wszystko pójdzie pod blender. Chyba, że pokroicie to na mega grubą kostkę i będzie to nadal surowe, no to tak to nie róbcie. Musi to być miękkie, ale tak jak zawsze mówię, najlepiej wszystko jest próbować. Najfajniejszą zabawą i sposobem byłoby iść do restauracji, próbować, wydobyć jak najwięcej smaków, nawet spiszcie sobie to, co tam czujecie, żeby nie zapomnieć i spróbujcie to odtworzyć w domu. Będzie to mega fajne, takie kształcące doświadczenie, dzięki któremu rozbudzicie właśnie tą wyobraźnię kulinarną. No, co wy na to? Ja na przykład podróżując mega lubię obserwować ludzi, jak gotują w danym kraju, bo te techniki, które oni stosują, technik jest tysiące. I staram się później zastosować te same techniki do totalnie innych składników. I wtedy tworzy się coś super nowego. I w gotowaniu bez przepisu najważniejsza jest zabawa. Zabawa smakiem i po prostu ogólnie zabawa. Gotowanie ze znajomymi czy coś zawsze też jest rozwijające, bo każdy ma jakieś inne spojrzenie na to i może wam wyjść mega jakieś fajne danie. No i po tych 30 minutach zupa jest już gotowa. Jest ona dość gęsta i wprawdzie mógłbym ją na przykład zblenderować, ale nie chcę tego robić, bo chcę, żeby te kawałki w tej zupie były wyczuwalne. Na górze ją tylko podleję oliwą z oliwek. No i spróbuję. To jest dokładnie to, o co mi chodziło. Delikatny posmak takiej Grecji, arabskiej kuchni. I dobrze się tutaj sprawdza różna grubość warzyw, bo część tutaj wam jeszcze lekko chrupie, część się po prostu rozpływa w ustach, a część po prostu zagęściła tam zupę. I to jest na plusik duży. A, i czemu ja w ogóle dodałem oliwę na koniec na talerz? Chodzi o to, że tłuszcz jest nośnikiem smaku i podbija to wszystko, co wcześniej do niego dodaliście. Po prostu no będzie wow.
Oczywiście nie możemy nigdy przesadzić z tym tłuszczem. I dodatkowym atutem jest to, że oliwa z oliwek extra virgin jest po prostu lekko ostrawa. I do tego typu dania to jest mistrzostwo. Więc macie na koniec taki idealny pocałunek całości, żeby dobre to danie było. No i dziękuję, że obejrzeliście ten odcinek. Życzę Wam miłego dzionka, miłej niedzieli. Trzymajcie się. Cześć! Z ciekawostek w kuchni to to, że rozmaryn właśnie wypuścił kwiatka swojego pierwszego w tym roku. Oh yeah!